Jak to jest być kobietą piłkarza? Wiele z nas zastanawia się, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Dziś porozmawiam o tym z moim gościem, Jessiką Ziółek. Dzień dobry. Cześć, Jessica. Cześć. Napisałaś książkę Wax, cała prawda o kobietach piłkarzy. I wiele osób na początku myślało, że to jest twoja autobiografia. A to nie jest twoja autobiografia, to jest książka fikcyjna, ale historie są w niej prawdziwe, tak? Znaczy generalnie to nie jest moja biografia, tak jak powiedziałaś. Mm-hmm. Jest to książka tak jakby zlepek tych całych historii, z którymi miałam do czynienia, które mm-hmm. odczułam na własnej skórze lub które przytrafiły się dziewczynom, z którymi spędzałam czas, więc jakby bardziej to jest taka jakby opowieść, co kryje się po tej drugiej stronie. Mm-hmm. I też bardzo zależało mi na tym, żeby tak naprawdę nasz odbiorca mógł poczuć się jak ta prawdziwa Wax, mm-hmm. która jest cały czas przy boku jakby gwiazdy sportu i cały czas gdzieś musi się też zmagać z różnymi rzeczami, z różnymi zjawiskami, które są właśnie opisane w tej książce. Ja przeczytałam tą książkę i wiele rzeczy mnie zaskoczyło, bo przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Oczywiście pisze się w mediach o tym, że piłkarz, nie wiem, pobił swoją partnerkę, czy że piłkarz zdradził swoją partnerkę. To akurat mamy na porządku dziennym tak naprawdę, wchodząc codziennie w portale plotkarskie, o tym czytamy. Ale mnie zastanawia jeden wątek i tu się chcę zapytać, czy to rzeczywiście tak jest. W książce jedną z bohaterek jest Karina, która jest przyjaciółką Amelii, głównej bohaterki. Tak. I Karina trochę ma interes w tym, żeby być jej przyjaciółką i to ona jej podsuwa tego chłopaka piłkarza. I czy ty rzeczywiście poznałaś jakąś taką Karinę? No, w sensie poznałam taką dziewczynę, która jakby, nie chcę też za bardzo dużo zdradzić, więc muszę troszeczkę, wiesz, ważyć swoje słowa, ale jest to osoba, która jakby była blisko dziewczyn piłkarzy, ładnych dziewczyn, szczególnie takich modelek, właśnie osób bardzo takich, no, wysportowanych, szczupłych, pięknych. No i gdzieś tam ona zawsze odstawała od tego grona. Ona wiedziała, że ona nigdy nie zdobędzie. Bardziej by mogła gdzieś tam być z jakimś menadżerem, czy bardziej mogłaby być z jakimś fizjoterapeutą czy trenerem, ale za bardzo już piłkarza nie. Piłkarz jednak ma jakby określoną taką wizję troszeczkę tych swoich kobiet. Więc poznałam taką osobę i ona, powiem ci szczerze, że były na przykład takie sytuacje, że była gdzieś jakaś impreza. No i na przykład ona się pojawiała ze swoimi dwoma koleżankami. No i to było takie troszeczkę czajenie się na piłkarza. Że wiesz, ta osoba jednak, no niby nic, niby jesteśmy na imprezie, wszystko jest super, a z drugiej strony one już sobie upatrywały, kto jest wolny, kto może ma źle, tam ciężko w związku, o kim tam piszczy. No i tak sobie, wiesz, gdzieś tam wybierała jakby osoby, na których można zapolować. Więc może tutaj już stop, najwięcej nie powiem na ten temat. Czyli rzeczywiście jest taka osoba. Jest. To nie jest fikcja. Nie, to nie jest fikcja. Na Instagramie widzimy piękne obrazki, uśmiechnięte pary, no ale potem okazuje się, że jednak za tym uśmiechem kryje się raczej smutek, bo przecież ta kobieta, zresztą ty sama wiesz, ty przez to przechodziłaś, jest sama przez większość czasu, no bo partner... Tak. Jakby... Wiesz, ma swoje życie, nie? Tak. Ma swoje życie z tego względu, bo jednak wychodzi ci z tego domu, idzie na ten trening, ma tam swoich znajomych, spędza fajnie czas, a ty musisz się odnaleźć, bo nagle dostajesz wiadomość, na przykład słuchaj, dostałem kontrakt na przykład, nie wiem, w Amsterdamie, przeprowadzamy się, jedziesz ze mną, proszę, zróbmy coś razem, pojedź. No i ty jedziesz i ty tak naprawdę nie wiesz, co masz zrobić ze sobą, no bo co, zaczniesz pracować? No to mogłabyś w sumie zacząć gdzieś sobie pracować, ale to też nie jest takie jakby proste, bo musisz się nauczyć język jakikolwiek. Na przykład ja, będąc we Włoszech, to okazało się, że tam po angielsku na południu w ogóle nie mówią. Więc ja to musiałam pierwszy nauczyć się języka, więc troszeczkę mi to też... Się. Nauczyłam się. Okay. Nauczyłam się włoskiego języka i bardzo dobrze, pamiętam, teraz mi się bardzo przydaje po czasie, bo teraz jestem PR menadżerem i właśnie skupujemy ubrania z Włoch, no i... Ten włoski jednak był mi pomocny, był mi przydatny, no bo jednak jest lepiej, jeżeli ktoś na przykład z tobą handluje się po włosku, niż na przykład w języku angielskim, gdzie on troszeczkę nie rozumie, potrzebuje tłumacza. Czy ty nawet czułaś sobie na sobie taką presję, że wychodząc gdziekolwiek ze swoim obecnym partnerem czy z byłym partnerem, musiałaś być zawsze piękna i zawsze taka perfekcyjna? Myślę, że to też dużo robią media, wiesz, bo jednak wychodząc gdzieś z tego domu, no to ile razy gdzieś tam pokazują jakąś na przykład kobietę piłkarza, która wychodzi wyrzucić śmieci w dresie i w jest zwykłym... Afera. Jest afera.
bo na pewno ma kryzys związku, bo przecież ma coś się nie udało, jest bez make-upu, to musi już być źle, musi być tragedia, więc jakby gdzieś też te rzeczy powodują, że my sobie same może też nakładamy tą presję. No bo jednak nie ukrywajmy, no kobiety piłkarze lubią dobrze wyglądać. Oni też lubią pewnie, jak my dobrze wyglądamy, raczej lepiej się pochwalić kimś, kto dobrze wygląda, niż ktoś, kto jest na przykład zaniedbany w jakimś tam stopniu. Ale ja na przykład czułam na sobie taki trochę terror perfekcji, że muszę jednak dobrze wyglądać, żeby gdzieś tam pokazać się, żeby nie było, że pojawi się na przykład na stadionie i ktoś powie, a znowu ona jest bez make-upu, a ona ma, nie wiem, źle brwi zrobione. Przecież ja dostawałam taki hejt był na mnie, że ciężko się uporać z tym, bo jednak takim młodym osobom, gdzie ja miałam na przykład 16 lat, jak zaczęłam żyć w tym wieku, w tym jakby świecie, no to ciężko gdzieś sobie poradzić z tym. Nikt mnie nie przygotowywał na to, że ja, wiesz, będą nagle o mnie pisać, ktoś powie mi, jesteś zła, jest, nie wiem, źle o tobie mówimy, bo oni uważają, że mają do tego prawo. Oni uważają, że mają do tego prawo, dlatego też z tym musimy się borykać i to jest też ciężkie, bo czasami nawet jeżeli masz stronę ze strony partnera i swojej rodziny masz wsparcie, ale też czasami fajnie by było słyszeć od tej całej Polski, jest super, radzisz sobie. Nie, no my jesteśmy raczej takim bardziej narodem, że wiesz, lubimy szpileczkę sobie gdzieś tam dołożyć. A jak to jest w tym środowisku wax, w tym środku? Czy wy się lubicie, przyjaźnicie, czy na przykład jest tak, że wbijacie właśnie sobie szpileczki? Znaczy ja nigdy nie miałam tak, że z kimś się przyjaźniłam. Bardziej ze wszystkimi się kolegowałam, no bo też na czas na przykład takiej reprezentacji, no to liczmy, że reprezentacji w roku jest na przykład, nie wiem, 4 zjazdy tej reprezentacji, no to też nie da się jakby utrzymać z kimś dobrego kontaktu, takiego bliskiego. Ja na przykład nie uznaję ani miłości na odległość. Przyjeźdź, okej, możesz sobie zadzwonić, ale i tak ciężko jest jakby to odczucia sobie, wiesz, jakby przekazać. Więc ja na przykład miałam tak, że nigdy z nikim się nie przyjaźniłam, ze wszystkimi rozmawiałam, a czasami, no często te przyjaźni też się kończą tym, że wiesz, nagle o coś się pokłócisz, już jest koniec, więc ja zawsze bałam się tego, więc wolałam się wycofać i ze wszystkimi normalnie rozmawiać, niż właśnie wchodzić do środka i gdzieś bardziej się zagłębiać w te kontakty. Bardziej już bym powiedziała, że za granicą jak byłam, no to poznawałam dziewczyny, no bo wiedziałam, że mieszkamy w tym samym mieście. Gramy, co tydzień oni grają mecze, na przykład mają wyjazdowe te mecze, no to też fajnie by było nawet u siebie spać nawzajem, no bo też raźniej. Jednak dwie kobiety, które śpią jakby w jednym jakby domu, jest łatwiej. Czy to jest też tak, że kiedy na przykład piłkarz grający na bardzo wysokim poziomie ma mecz, to są jakieś takie rytuały w stylu nie możemy, nie wiem, jeść kolacji później niż 18, nie możemy spać w jednym łóżku przed, nie wiem, meczem jakimś tam ważnym ligowym. Są takie rzeczy, na które ty musisz jakby trochę zgadzać się. Chcąc, nie chcąc, no znaczy, bo jakby chcesz wszystkiego co najlepsze dla tego swojego partnera, tak? Znaczy ja bym ci szczerze, że zawsze gdzieś tam jakby dogadywaliśmy się, mieliśmy też taki plan jakby zrobiony, co chcemy zjeść, na co będzie miał ochotę on i ja. Jakoś gdzieś tak zawsze wypoziomowaliśmy to. Wiadomo, że na przykład on bardziej na wieczór, na przykład, nie wiem, brał sobie węglowodany, bo stwierdzał, że tak jest jakby lepiej, że tam nabiera energii. Nie pamiętam dokładnie. No ale to, co najważniejsze, to też się nie uprawia seksu. Nie uprawia się seksu przed meczem? Nie. Zakaz? Zakaz. Znaczy dzień przed, jakby i w dniu meczu, wiadomo. Też nie. Czy tobie było smutno jakby wyjść trochę z tego świata, bo twój były partner Arek grał na takim światowym poziomie i nagle jakby trochę odeszłaś z tego świata. Czy tobie było przykro? Znaczy to jest w ogóle, ja uważam, jedno z najcięższych rzeczy, które jakby mnie spotkało w życiu dotychczas. No bo jednak, no nie ukrywajmy, tam żyłam na jakby światowym poziomie. Wszyscy gdzieś tam starają się pomóc, bo chodzi mi głównie o ten Neapol, gdzie żyliśmy, więc bardzo ludzie nam kibicowali, wszystko, no zwiedzałam w ogóle kraje, uczyłam się nowych kultur, mogłam uczyć się języka, jakby żyłam na światowym poziomie, no i nagle wracasz. I teraz się zastanawiasz, co teraz dalej możesz sam zrobić. No wiadomo, że takie pytania w mojej głowie były. Pomimo tego, że muszę przyznać szczerze, że na przykład to rozstanie bardzo dużo mi dało, bo ja w życiu bym nie sądziła, że jestem w stanie napisać książkę. Nigdy bym nie pomyślała, że jestem w stanie być PR menadżerem marek, że znam się na marketingu, że znam, nie wiem, umiem prowadzić dystrybucję.
że mamy różne znajomości, które nigdy nie wykorzystywałam, bo one nigdy mi nie były potrzebne. Bo ich nie potrzebowałam. Bo ich nie potrzebowałam, ich nie wykorzystywałam. Dzisiaj na przykład jestem na takim poziomie, że gdzie nie zadzwonię, każdy do mnie zwraca się z szacunkiem. A dlaczego się zwraca do mnie z szacunkiem? Dlatego, bo sobie gdzieś jakby te drogi, wiesz, wydeptałam. I to też mi bardzo dużo pomogło. Miałam bardzo dużo osób, takich zwolenników, którzy powiedzieli mi spokojnie, to, że nie jesteście razem, nic się nie dzieje, dasz radę. Dałam radę i jestem naprawdę z siebie dumna i to też mnie ukształtowało na pewno jako człowieka. A powiedz mi, czy ty z Arkiem masz kontakt? Bo to myślę, że wiele osób się zastanawia, czy wy rozstaliście się w zgodzie, czy macie tak, nie mówię, wiesz, że dzwonicie do siebie jakby, ale nie, czy macie... Nie, no to dzwonić na pewno nie dzwonimy do siebie. Jeżeli chodzi o pisanie, no to jeżeli są jakieś rzeczy do załatwienia, na przykład z przeszłości, bo mieliśmy też wspólnie firmę, mieliśmy też różne samochody wspólnie, więc to trzeba też wszystko pozałatwiać, żeby, no wiesz, no nie ciągnęło się za nami. Ja też jestem osobą, która jak zamykasz pewne drzwi, to musisz je zamknąć całkowicie, żeby otworzyć nowy rozdział. Nie możesz je lekko sobie uchylić i sobie zerkać przez, wiesz... Szparkę. Przez szparkę sobie zerkać i patrzeć, co druga osoba robi, bo nigdy nie jesteś w stanie zbudować tego, co cię czeka, bo cię wszystko omija, bo ty cały czas patrzysz, ale co jest wstecz, co było wstecz. Więc ja sobie powiedziałam o tym, że jeżeli muszę na przykład zakończyć związek i wejść dopiero do nowego związku, nie mogę jakby robić, że ja nie przepracuję danego związku. Ja chciałam bardzo przepracować sobie dany związek, który miałam, bo on też nie był krótki. No tak. My byliśmy ze sobą jakby no, połowę mojego życia, mogę powiedzieć, razem dorastaliśmy też. Więc wiedziałam o tym, że muszę sobie to dobrze przepracować i dopiero będę w stanie jakby znów raz pokochać siebie, a dwa, dać komuś tą miłość. Mówisz, znów pokochać siebie. Czyli był moment, że nie kochałaś siebie? Tak, no. Był taki moment, że nie kochałam siebie. Wiesz, to szczególnie to było wtedy, kiedy no w sumie rozstaliśmy się z Arkiem, bo miałam taki troszeczkę żal do siebie, bo sobie wyobrażam, może to jest moja wina, wiesz, jak to jest. Wiem. Czasami masz tak, że patrzysz do lustra i mówisz sobie, kurczę, to może była jednak moja wina. Może ja coś tam źle zrobiłam, ale potem tak z perspektywy czasu na to zerkasz i myślisz sobie, nie. Okej, kij ma dwa końce, zgodzę się z tym, ale jakby, wiesz, patrzysz na siebie i mówisz, nie masz sobie nic do zarzucenia. I jakby ja powiedziałam sobie jedno, na pewno pierwsze muszę pokochać siebie na nowo i zaufać sobie jeszcze raz, żeby jakby wejść w drugi związek. To było priorytetem. I weszłaś w drugi związek, tak. Również z piłkarzem. Również z piłkarzem. Pomimo tego wszystkiego. I to jest, wiesz co, w sensie najgorsze jest to, że wiele osób mówi dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Ja zawsze też byłam takim zwolennikiem i często tak powtarzałam, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że wiesz, kiedyś i tak komuś będę musiała dać szansę. No bo nie mogę całe życie iść sama przez, wiesz, sama ze sobą za rękę, no tak. Tylko muszę komuś zaufać. I powiem szczerze, że tutaj moja koleżanka namówiła mnie, no idź, przecież i tak musisz komuś zaufać, idź na spokojnie z tym chłopakiem, wydaje się fajny. Czyli to on do ciebie zagadał? Tak, no on do mnie napisał na Instagramie pierwszą i wydaje się fajny, weź, idź, zobacz. I faktycznie po pierwszym spotkaniu miałam takie... Okej. Okay. Kurde. Może? Może coś z tego będzie, zobaczymy, ale nie robiłam sobie nadziei, wiesz, jakoś tak byłam bardziej, że tak nastawiona troszeczkę, na co on oczywiście nie zasługiwał, bo ja też bardzo patrzyłam na wszystko tak z góry, w sensie, że nie za bardzo chciałam do siebie też dopuścić tak bardziej, bo że okej, no możemy sobie wyjść gdzieś, ale no, związek to na razie nie. A potem jakoś zaczęliśmy się w tym zagłębić, no i poszło wszystko do przodu. Ale to też na przykład było to, że tak jak mówiłam ci o tym przepracowanym związku, to ja powiedziałam sobie też jedną rzecz jeszcze, że jak przepracuję sobie ten związek, to dwa, zbuduję sobie takie skrzydła bezpieczeństwa, że teraz jak będę spadać, to już nie będzie tak bolało. A powiedz mi, czy gdybyś lata temu mogła podjąć decyzję o tym, żeby być wax albo nie być, to jaką byś decyzję podjęła? Weszłabyś jeszcze raz w to? Weszłabym jeszcze raz w to życie. Weszłabym jeszcze raz w to życie, bo tyle miejsc, ile ja zobaczyłam, tyle kultur, ile się mogłam nauczyć, tyle języków, no tyle wspaniałych też chwil, które przeżyłam, no to wydaje mi się, że weszłabym jeszcze raz. Chociaż pomimo tego, że nie chcę się cofać do wstecz, jakby jaką decyzję podjęłabym, bo to ciężko teraz powiedzieć, wiesz, jakbyś mnie zapytała o 3 lata temu, jak się rozstawałam, to bym ci powiedziała, nigdy w życiu bym nie weszła. Ale teraz już po czasie, żebym ci powiedziała, że weszłabym. To jestem ja, to jest moje życie, to jest moja historia, więc nie mam co ukrywać. Pierwsza książka wydana. Tak. Czy będzie kolejna? Powiem szczerze, że troszeczkę się... Znaczy może nie troszeczkę się przymierzam, już piszę jakby część numer 2, no ale zobaczymy. Na razie piszę sobie jakby notatki różne. Ale też będzie o wax.
Pomidor. Pomidor, no dobrze. To w takim razie czekamy. I ostatnie pytanie. Co byś powiedziała wszystkim dziewczynom młodym, takim nastolatkom, które marzą o tym, żeby być wax? To jest ich marzenie. No właśnie, ja też opowiadałam o tym nawet kiedyś już w wywiadzie, że ja też chodzę na ten znicz pruszków teraz do Miłosza na mecze i powiem ci, tam jest bardzo dużo nastolatek, takich 16 lat, 15. I nie mogę powiedzieć, że widzę siebie, bo ja tak nie wyglądam jak one. One na przykład malują się, wiesz, stroją się tylko po to, żeby poznać tego piłkarza. Dlatego też tworząc tą książkę wiedziałam o tym, że to też będzie z jednej strony pokazanie im, to nie jest tylko życie usłone różami, tylko też są i łzy szczęścia, i łzy smutku. Co bym powiedziała? Przede wszystkim powiedziała, że nawet jak są wejść w ten związek, bo to nie chodzi o to, że piłkarze są źli, że każdy jest brutalny, okrutny, ja miałam życie potworne, nie mogę tego powiedzieć. Ale powiedziałabym im to, żeby dbało o siebie. Po prostu. Żeby zbudowało sobie, tak jak powiedziałam, takie skrzydła bezpieczeństwa, że jak nawet upadniecie, to macie na czym jeszcze lecieć. Pięknie nam to podsumowałaś. Wax, cała prawda o kobietach piłkarzy i trochę też prawda o tobie. O mnie. W tej książce. Zgadza się. Myślę, że warto przeczytać. Jessica, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wam dziękuję, że byliście z nami i zapraszam na kolejny materiał. Ślub cywilny czy kościelny? Huczne wesele dla całej rodziny czy kameralne przyjęcie w gronie najbliższych? Porozmawialiśmy dziś z młodym pokoleniem o tym, jak patrzy na kwestie związane z małżeństwem. Ślub cywilny czy kościelny? No, ja jestem katolikiem, więc kościelny. Jak już, to cywilny. Kościelny na pewno odpada. Cywilny. A dlaczego tak? Myślę, że sporo młodych ludzi aktualnie odchodzi od kościoła przez to, co tam się też dzieje. I ślub cywilny po prostu też... że tak powiem, jest bardziej w tych czasach taki bardziej wiążący niż ślub kościelny. A ty? Jestem niewierząca po prostu. Cywilny, szczerze mówiąc, bo ja jakoś nie jestem aż tak bardzo wierząca i uważam, że to jest takie bardziej sprawa urzędowa i nie potrzeba być jakby do kościoła do tego. Moim zdaniem dla mnie cywilny. A dlaczego? Bo nie wierzę w Boga. Kościelny. Byłabyś za organizacją dużego wesela, czy raczej małego w gronie najbliższych? Na pewno też w gronie najbliższych, bo takie... Wesele to też jest takie bardziej do celebrowania z bliskimi i po prostu z najważniejszymi ludźmi w swoim życiu. Bez wesela. Takie tylko dla najbliższych rodziców i pójść na jakiś obiad. W stronach, z których pochodzę, generalnie wesela są dosyć huczne, ale jeżeli chodzi o moje wesele, raczej zorganizowałabym je tylko dla najbliższej rodziny, dla przyjaciół, a nie dla tej dalszej części, bo to jest po prostu szkoda pieniędzy niestety. Raczej dla osób bliższych. Wiem, że niektóre osoby zapraszają ciotki, stryjów, kuzynów, ale moim zdaniem im mniejsze grono, tym lepiej. Kameralnie, najbliższe grono. Nie potrzebuję mieć na swoim wesele jakichś starszych ciotek, coś, no wiadomo, nie? Czy gdybyś miał zorganizować wesele, to raczej takie duże wesele na całą rodzinę, czy bardziej kameralnie? Myślę, że kameralnie. To ile byłbyś w stanie wydać na wesele, jak myślisz? To, że kameralnie, nie znaczy, że mało. Okej. Okay. Czyli? Jakby nie myślę o tym teraz. Ale z pompą. Tak. Myślę, że do 30 tysięcy. Okej. Okay. Tak samo. Nie wiem, jakie są widełki, jakie są kwoty. Jak moja siostra brała ślub, to wiem, że wydała kilkadziesiąt tysięcy, co jest dla mnie trochę przesadą. Czyli skromniej byś wolała? Skromniej, dokładnie. Ciężko mi ocenić, ponieważ nie wiem, ile technicznie płacić za śluby, nie jest mi potrzebna tak bardzo informacja, ale myślę, że w granicach rozsądku, żeby ustalić właśnie z chłopakiem wspólnie tę cenę. Uczcić generalnie, ale no, przeznaczyć to w jakiś sposób, by oszczędzić te pieniądze na coś innego przeznaczyć, czy to na mieszkanie, czy spełnienie marzeń.